Witam Was moi drodzy serdecznie, ja jestem Juken, a to jest poradnik do Supermarket Simulatora, w którym powiem Ci, jak poprawnie ustawić moda na automatyczne ustawianie cen w Twoim sklepie. Co ważne, ten mod działa również w taki sposób, że jeśli ustawiasz tutaj pewne funkcje, o których Ci zaraz powiem, to dodając nowy produkt, również ta cena ci się ustawi. Kiedy następnego dnia zmieniają się ceny danych produktów, coś tam tanieje, coś drożeje, Również to będzie działało, również będzie ci ustawiało automatycznie tą cenę w taki sposób, w jaki to ustawisz. I nagrywam ten odcinek z dedykacją dla widza, który miał z tym problem, ponieważ, tak jak mówi, te ceny mu się ustawiają o dolara wyższe. I oczywiście, moi drodzy, możecie tutaj, używając pewnych funkcji, wpisując odpowiednie pola, odpowiednie komendy czy cyferki, tak naprawdę, ustawić dosłownie wszystko. Możecie ustawić, że ten. Ta cena będzie niższa o dolara. Przyjmijmy, może, tutaj walutę naszą, złotówkę. Ok, żeby się nikt nie czepiał. Mm, żyjemy w Polsce, więc przyjmijmy, czekamy oczywiście z niecierpliwością, aż prowadzą walutę polską. Natomiast przyjmijmy, że dolar to będzie złotówka, cent to będzie grosz, żeby się nikt nie czepiał, że też takimi pojęciami będę operował. Możecie również ustawić, że będą ceny niższe. Na przykład promocję chcecie zrobić w całym sklepie. I takiego dnia to sobie ustawicie. Ja też tak na odcinku, na serii, którą nagrywam z supermarketu, będę takie coś robił i będziecie mogli zobaczyć, jak to działa. Ale przechodzimy do konkretów. Zacznijmy od jednego pliku, w którym to wszystko się ustawia. Jak znaleźć ten plik? No to już Ci, drogi widzu, pokazuję. Najprostsza rzecz to wchodzisz po prostu na Steam do biblioteki, klikasz na Supermarket Simulator, zarządzaj i przeglądaj pliki. Lokalne. Wtedy ci otworzy tutaj taki folder z supermarketem. Ja oczywiście w tym odcinku nie będę Wam tłumaczył, jak pobrać mody, skąd pobrać, bo to wszystko macie w poprzednim odcinku. Mogę Wam nawet w link, podlinkować go w opisie. Także tutaj skupiamy się tylko na ustawieniu tego moda. Tego moda pobiera się dokładnie tak samo jak wszystkie inne mody. Nas interesuje w przypadku tego moda folder ML Loader. Czyli ten drugi od góry. No, myślę, że więcej folderów chyba nie masz. Powinieneś, powinnaś mieć to tak samo jak jest u mnie. Ja, może, żeby było Wam łatwiej, moi drodzy, zrobię duże ikony, żebyście wszystko dobrze widzieli. Interesuje nasz, nas folder MM Loader. I oczywiście samego moda macie w folderze plugins. Przepraszam, moc. Tutaj mój błąd. W folderze moc. Będzie wtedy ten plik tutaj wrzucony, więc zwróćcie uwagę, czy macie na AutoPrice Updater. Tak? To, to jest ten plik. Musicie go mieć wrzuconego do folderu Supermarket MM Loader. Moc. No ale zakładam, że skoro kolega, który miał z tym problem, e, no, no działa mu to tylko w inny sposób, no to nie ma problemu, że moda nie ma, tylko ma problem właśnie w złych ustawieniach. I ustawienia to jest taki folder User Data. To jest tutaj. Jak widzicie, tu jest taki plik e, Price Updater.cfg. Ten plik, śmiało, możecie moi drodzy otworzyć notatnikiem, zrobić po prostu, już pokażę dokładniej, Price Updater. Otwórz za pomocą. Tutaj ja sobie zawsze odklikuję i notatnik. Wiadomo, że teraz tego nie będę robić, bo już mam otwarty ten plik, to nie będziemy go dwa razy otwierali. I teraz moi drodzy, może zrobimy takie machnią, że ja troszeczkę Wam. Powiększę to wszystko, co tutaj mam, żebyście dobrze widzieli. Ja wiem, że może to nie będzie wyglądało na odcinku zbyt korzystnie, taki, taki biały notatnik, no ale w nim tą całą akcję tutaj rozgrywamy. Myślę, że jest to duże. Możesz sobie dać największą rozdzielczość, drogi widzu, i ustawić to tak, jak ja mam ustawione. Ale już ci tłumaczę, co te opcje tutaj em, tak naprawdę znaczą. Pierwsza opcja y, to jest ustaw na true. Jeśli chcesz dodać do następującej kwoty, jakąś tam no, kwotę, no to ja mam ustawione nie na true, ja mam ustawione na false, tak? Bo ja nie chcę dodawać. I ja przypuszczam, drogi widzu, że jeśli Tobie ceny do, do, do ceny tej rynkowej, tak, tej sugerowanej, mm, są dodawane jakieś y, kwoty, to tu masz ustawione na true. Zmień to na false. I teraz też bardzo ważna rzecz, dlaczego to ma znaczenie w supermarkecie. No ma znaczenie, bo jak wiesz, kończysz dniówkę, tak? Kończy się sprzedaż, i tam na tych statystykach dnia pokazuje ci, ilu klientów było na przykład niezadowolonych. Oczywiście klient może być niezadowolony, bo nie znalazł towaru, no to akurat nie ma żadnego wpływu na, na to niezadowolenie, ale drugim takim punktem, gdzie często klienci narzekają i są niezadowoleni, za co ty dostajesz ujemne punkty tego ExPa, no to jest właśnie zbyt wysoka cena. Przez co po prostu klient tego towaru nie kupił. Więc jeśli chcesz wyeliminować no, to niezadowolenie, tak? no to musisz mieć to dobrze ustawione, czyli musisz mieć cenę co najmniej sugerowaną, taką jaką ci pokazuje, lub nawet ogrosza czy o centa niższą. Tak? Także przypuszczam, że pierwsza rzecz, która powoduje, że u ciebie dodaje się cokolwiek do ceny tej sugerowanej, to jest to, że masz ustawione tutaj na true. Proponuję ci ustawić na um, proponuję ci ustawić na, fal na false, czyli na fałsz. I teraz masz coś takiego. Kwota dodawana do yy, średniej ceny rynkowej. No, czyli jeżeli tu masz ustawione true, tu masz wpisaną kwotę, to o dokładnie o tyle ci dodaje. Oczywiście, jeśli chcesz, drogi widzu, mieć cenę wyższą, o nie wiem, na przykład. Byłoby 10 groszy, czyli 10 centów, no to 0.10 to będzie 10 centów. Jeśli tu byś pisał lub wpisała 0,01, to będzie o 1 centa drożej. Oczywiście my nie chcemy mieć drożej, więc tutaj też nic nie wpisujemy, ale to jest zależne od tego, czy jest false, czy jest true. No, jeśli masz false, no to tutaj nie powinno to nic zmienić, czy masz tutaj coś pisane, ale proponuję ci mimo wszystko mieć tu wpisane 0. Lepiej nie prowokować moda do ewentualnych błędów, tak. Tutaj masz znowu ustaw, aby użyć następne, następującego mnożnika ceny. No ja nie chcę mieć mnożnika ceny, aż tak w to nie idę, w sensie bez sensu. Także tutaj też mam ustawione na fałsz, czyli na false. No i tutaj jest ten mnożnik tej ceny rynkowej. Jak widzisz, mam tu ustawione 001, ale to nie ma znaczenia, również możemy na 0 ustawić i wyjdzie tyle samo. Ja nie, jakby, jeżeli masz tutaj false wpisane, no to ten mnożnik nie działa, nie? I teraz to jest dosyć istotne. No właśnie, to jest najważniejsze, tak naprawdę. Ustaw na true, aby użyć ceny rynkowej minus 001, czyli 1 cent, 1 grosz, tak? Zwiększa to szansę zakupu. I oczywiście tutaj też jest taka adnotacja, że użycie innych modów może tutaj sprawiać, że ta opcja nie do końca będzie idealnie działała. U mnie ona działa, ja Ci pokażę jak to niżej mam te zaokrąglenia ustawione. Na czym polega może to nieidealne działanie, drogi widzu? No to już Ci tłumaczę. Tutaj mam ustawione na true, czyli oznacza to, że od ceny tej sugerowanej Odejmuje nam 001, czyli jednego grosza, jednego centa, czyli mam o centa taniej. Ja zaraz wejdę do supermarketu i ci to, drogi widzu, oczywiście pokażę, jak to wygląda. Czyli o jednego centa mam taniej. W przypadku tego, że mam kolejne opcje ustawione, zdarza się, że na jakimś produkcie to jest 1 cent, na innym jest 2 centy taniej. Natomiast, no wiecie, no 2 centy, 2 grosze, no to nie jest jakby kwota, która by mi robiła różnicę, więc ja już to sobie tak zostawiłem i mi to działa. Proponuję tobie, drogi widzu, też raczej ustawić to tak dalej, jak mam. To są ceny właśnie w zaokrągleniu, ta następna opcja, czyli ustaw na zaokrąglenie, zaokrąglenie ceny do najbliższego miejsca po przecinku dolara. Ja to mam jako, jako, jako true, tak? Czyli, że zaokrąglenie ceny tak. Natomiast właśnie zależy i możliwe drogi widzu, że ty tutaj te zaokrąglenie ceny masz wpisane o 1, nie w tą stronę i to też może być powód, że ci zaokrągla na przykład w górę, bo tu możesz to ustawić. I teraz to jest bardzo ważne, w którą stronę ma to u... zaokrąglać, tak? zobacz, jeżeli wpiszesz up, to zaokrąglasz cenę do góry. Tak? Jeśli wpiszesz down, no to zaokrąglasz w dół. Ale jeśli wpiszesz na REST, to yy, zaokrąglasz do najbliższej, yy, yy, do najbliższej wartości, czyli niekoniecznie o dolara, a nawet o te miejsca po przecinku. Jak widzisz, ja tu mam, drogi widzu, ustawione ustaw w dół. tak? No i dalej ostatnia rzecz to jest yy, zaokrągli cenę do najbliższej wielokrotności wartości dziesiętnej Dolara. Tu są podane przykłady, oczywiście nie ma tego przykładu, który ja mam wpisany, ale właśnie to działa. Czyli ja zrobiłem tak, żeby u mnie zaokrągliło to do najbliższego no, grosza. Jeżeli ty chcesz, żeby ci to do 10 groszy na przykład za, zaokrąglało, no to po prostu nie 0,01, tylko 0,10 musisz mieć tu wpisane i wtedy do 10 groszy będzie ci zaokrąglało. A jeśli w ogóle tutaj masz wpisane na przykład 1, no to by znaczyło, że do jednego dolara będzie ci zaokrąglało. Ja zresztą mogę wam zaraz pokazać jak to działa. Zostawię sobie ten plik na razie otwarty. Pokażę wam na tych ustawieniach jak wyglądają ceny u mnie w supermarket simulator. Po czym wejdziemy tutaj i którąś z tych opcji zmienimy, tak? Żeby ci pokazać, że te ceny też wtedy ulegną zmianie. I yy, która opcja za co odpowiada. Także momencik moi drodzy, ja już włączam supermarket simulatora i już wam pokazuję. Em, no dobrze, moi drodzy, dobrze, dobrze, jesteśmy w supermarket simulatorze. No pierwsze co muszę oczywiście zrobić, bo już mam taki nawyk, to zapalić światło. Proszę bardzo. Proszę bardzo. No nie wiem, wejdźmy tutaj na przykład na chipsy, bo mamy pierwsze, tak, klikamy i zobaczcie. Cena rynkowa. Oczywiście nie sugerujcie się, bo nie każdy z was musi mieć język polski, ale jeżeli będziecie chcieli taki poradnik jak wprowadzić język polski, z miłą chęcią też to do was nagram. Zresztą o każdym modzie, jeśli będę wiedział jak go ustawić, to z miłą chęcią wam powiem. Bo większość tych modów naprawdę świetnie mi działa. Nie ma z tym problemu. Zobaczcie, tutaj mamy cenę rynkową 5, 52, tylko musicie pamięć, pamiętać o jednej rzeczy, tutaj jest przecinek, ale tak naprawdę tam w pliku nie piszecie przecinków, tylko to jest kropka. Musicie to. To jest bardzo ważna rzecz, żebyście zdawali sobie z tego sprawę, że tutaj na przykład cena jest napisana, no, tak jak być powinna 5,51, ale tam jeżeli macie wpisywać jakieś zaokrąglenia, to jest kropka zamiast przecinka. Nie? To jest ważna informacja. I zobaczcie, mamy cenę rynkową 552. U mnie jest 5,51, czyli o 1 centa mniej od ceny rynkowej. Zgadza się, drogi widzu? I na pewno znajdziemy produkt, który, który troszeczkę ma inaczej. Zobaczcie, 2,12 euro. U mnie jest 2,11 euro. Tak, czyli znowu o 1 grosza mniej. U mnie się też nie sugerujcie tym, że troszeczkę tutaj czasem e, tak szarpie ten symulator, bo... Niektóre mody mi troszeczkę coś FPS-y popsuły i też yy, po update'cie ostatnim, także czekamy na update'a, bo, no bo zobaczcie. No o, tutaj jest idealny przykład, no może tak jakoś wyliczono, yy, dlatego, że ja obie funkcje stosuję, tego zaokrąglenia, tak? I tutaj mamy cenę 13,22, gdzie cena rynkowa to jest 13,24, czyli 2 grosze yy, 2 centy mamy różnicy, prawda? No nie wiem, może jakiś droższy produkt byśmy tu zobaczyli. Co tu jest takiego droższego? No nie wiem, może na tej monce, chociaż ona tak wiele droższa, nie jest tam chyba whisky bardziej było. Zobaczcie, widzicie 4, 9,49 to jest cena sugerowana, u mnie jest 9,47, czyli znowu 2 grosze różnicy, więc tutaj też to drogi widzu wygląda tak, że im ten produkt jest droższy, no to mogą być te 2 grosze różnicy, natomiast mi jak mówię to... Odpowiada, zaraz wam pokażę z wyższymi cenami. O, zobaczcie, 2,39, 2,38. No tu jest akurat 1 grosz, także tu nie ma jakiejś tam reguły konkretnej tych ustawień. Nie wiem, gorzołkę, zobaczmy. 3,70, 3,68. Widzicie, w niektórych przypadkach o 2 grosze mi tą cenę obniża. Natomiast wszędzie mam ceny niższe o 2 grosze. Jeśli teraz bym nowy produkt wprowadził, wstawiłbym go na półkę. No a to bałaganiarze z tych, kurde, pracowników, widzicie, no nie działają wszystkie mody idealnie. Ale to akurat jest wina niemodów, moi drodzy, to jest wina ogólnie w supermarkecie. Jest taki bałagan, że jeśli wychodzimy z gry, robimy sejwa, no to zostawia nam karton nasz magazynier i trzeba po nim sprzątać. Niech tu się za robotę biorą mi uzupełniają. Dobrze, co tu mamy? Kole, sprawdzaliśmy, chyba nie sprawdzaliśmy 2 12. I teraz załóżmy, że zrobię to ustawienie. To już sobie wyjdźmy, moi drodzy, z supermarketu, nie będę nic zapisywał, żeby też sobie czegoś nie popsuć i zobaczcie, moi drodzy. Wejdźmy sobie na przykład teraz w tym, bo musimy wyjść oczywiście, nie? Co byśmy tu mogli, moi drodzy, zmienić? Niech będzie, że tutaj damy o. Tutaj damy na true. Chociaż nie wiem, czy to się nie wysypie, bo te funkcje się będą ze sobą gryzły, a tutaj damy 1 na przykład. 1, czyli 1 dolar, 1 e, euro, tak? Jak zwał, tak zwał. I zobaczymy teraz, moi drodzy. Ja już oczywiście tego pliku teraz wam nie powiększam, no bo wiadomo, żeby supermarket był też dobrze widoczny. Widzicie, sam supermarket się świetnie szybko czytuje. I zobaczmy teraz. Już nie będę światła zapalał. Zobaczmy teraz, moi drodzy. Pisałem jeden, nic się nie zmieniło. Dlaczego nic się nie zmieniło? Przypuszczam, że dlatego. Przypuszczam, moi drodzy, dwa powody. Przypuszczam, dlatego, że ta funkcja dolna ma większą moc. Druga jest jeszcze opcja, moi drodzy, bo zależy też jaką. Czasami to działa tak, i to też chciałbym Wam powiedzieć, to jest dosyć istotne, że czasami to działa tak, że ta cena się aktualizuje dopiero na następny dzień. I to też musicie mieć, ja sobie oczywiście przywrócę tak jak miałem, bo nie chcę, nie chcę szkód. Także czasami ta cena się aktualizuje na następny dzień. Jak to u mnie wygląda? Faktycznie tak było, kiedy ściągnąłem pierwszy raz tego moda, że no dziwiłem się, że ceny kurcze nie działają, ale dopiero na drugi dzień się one aktualizowały. Drugi dzień w grze, tak? Czyli po dniówce. Natomiast teraz, kiedy ściągnąłem update'a, bo był jakiś tam update, no to działa już to dobrze. Także reasumując, drogi widzu, jeśli te ceny ci się ustawiają na wyższe od ceny sugerowanej, no to prawdopodobnie tu masz pisane true i proponuję wpisać false. tak? Druga rzecz, tu proponuję dla bezpieczeństwa wpisać zero, no bo jeżeli nie chcesz dodawać, to nie. I ja oczywiście, moi drodzy, nagram do naszej serii Supermarket Simulatora, do której swoją drogą zachęcam Cię, drogi widzu, do obserwowania tej playlisty całej, bo codziennie są odcinki. I nagram taki odcinek prawdopodobnie, że każdy produkt będzie o dolara droższy, że tam będą wszyscy klienci dosłownie niezadowoleni. Tak dla jaj, z uśmiechem. Nagram taki odcinek, możecie być pewni. Być może nagram też taki, w którym będzie totalna promocja, że prawie po kosztach będziemy sprzedawali. Także takie odcinki e, nagram. Y, więc pamiętaj y, o tym, że jeżeli tu masz ustawione na true, to ci będzie dodawało i będzie ci dodawała tą wartość, którą masz tu wpisano. Z kolei, e, jeśli tutaj masz ustawione na true, market price minus cent. Tak, czyli jeżeli masz ustawione jako, jako true, to będzie ci o jednego centa, o jednego grosza obniżało cenę od ceny rynkowej, czyli jakby będziesz mieć więcej klientów, każdy klient praktycznie, który będzie ten produkt chciał kupić, on ten produkt kupi, no bo po prostu będzie on tańszy od ceny rynkowej, no i w ten sposób każdy klient będzie po prostu zadowolony. Co do tych opcji, no i ja to sobie po prostu mimo wszystko ustawiłem, że jeszcze też w dół zaokrąglenie o jednego centa. No i tak jak ci, drogi widzu, pokazałem właśnie w supermarkecie moim e, w stące ci pokazałem, że e, raz jest to dolar, znaczy, przepraszam, cent, raz jest to pół cent, cent jest taniej od ceny rynkowej, a raz są to dwa centy. Natomiast zawsze masz taniej. Co mi daje gwarancję, że klient zawsze kupi ten produkt, jeśli chce go kupić, oczywiście, wpływa to na sprzedaż całego sklepu dzienną. Pamiętajcie, ten mod, który, bo to jeszcze taki Protyp, to jakby nie jest to bardziej protip w sumie do samego Supermarket simulatora, no bo to nie ma związku z tym modem, ten Protyp. Ten mod tylko pomaga ci to osiągnąć. Tak, bo on ustawia za siebie ceny no jeśli nie masz tego moda no to musisz chodzić i te ceny ręcznie zmieniać tak? ale chodzi o to, że jeśli masz te ceny ustawione wszędzie tak minimalnie poniżej ceny sugerowanej albo na cenę sugerowaną równiutko no to nie będziesz mieć ani jednego niezadowolonego klienta z powodu tego, że cena była za wysoka co oznacza, że na przykład no nie wiem, ja będąc na tym levelu na którym jestem, widzę różnicę. Czasem 500 zł tej sprzedaży więcej w ciągu dnia. Wiadomo, że dni są różne i tu nie ma jakiego, I dobre to jest, że nie ma jakiegoś schematu, jaka jest dzienna sprzedaż, że, że to jest. Wiecie, takie bardzo realistyczne i to mi się podoba, ale widać tą różnicę, że kiedy klienci mają zbyt wysokie ceny i oni narzekają no to ten obrót jest jednak o wiele, o wiele niższy. I ja przypuszczam, że jeśli tutaj zrobię taki odcinek z mojej serii, w którym no te ceny bardzo mocno podniosę, zrobię taki sklep dla VIP-ów i to będzie tytuł odcinka, to przypuszczam, że mogę mieć może 100 zł sprzedaży dziennej. Serio. czy znaczy 100 zł, no 100 euro w tym przypadku, czy tam dolarów, no ale wiecie, ja to przeliczam cały czas, moi drodzy, podkreślam, przeliczam na złotówki, na które z niecierpliwością czekam. Także to tyle moi drodzy. Myślę, że wytłumaczyłem to dość prosto, czyli po prostu zwróć uwagę na pierwszą opcję. Use, Price, że ma być False. No i oczywiście otwierasz ten plik przez Edytuj. Opcji pewnie nie będziesz tu mieć, ale otwórz za pomocą. Odznaczasz, wybierasz notatnik. Jeśli ten notatnik ci się tu nie pojawia, no to zrób więcej aplikacji. Wtedy na górze ten notatnik się pojawi. Otwierasz ten notatnik, wpisujesz False. Zwróć uwagę. Na to jeśli zmieniasz coś, żeby nie skasować tej kropeczki, tak? Bo kropeczka robi funkcję przecinka, to też pamiętaj, nie wpisujesz tu przecinka, tu jest kropeczka za przecinek, to też zwróć na to uwagę. I zwróć na to uwagę, że wszystko, co jest przecin przed przecinkiem, to będzie dolar. Czy jeżeli tu wpiszę na przykład 1, to będzie to 1 dolar, jeśli byłoby 10, to byłoby 10 dolarów, nie wiem, 100 to będzie 100 dolarów, tak? Czyli wszystko, co przed przecinkiem, przed kropką, to to jest dolar. Wszystko, co po kropce, przy pierwszym miejscu, po przecinku, po kropce, no to będzie to 10, 20, 30, 40, 50. Jeżeli na przykład wpiszesz 1, to, to będzie to 10 centów, 2, 20, 3, 30, 4, 40, 5, to będzie 50 centów, 50 groszy, tak? A jeśli wpiszesz. Drugie miejsce po przecinku, po kropce, no to będą to grosze, czyli będzie to 1 grosz, tam cent, tak? 2 centy, 3 centy, 4 centy, 5, 6 centów, 7 centów, 8 centów, 9 centów, no jak już chcesz 10 centów, no to już, nie, to już musisz pisać 0.10. Y, I tak analogicznie, jeśli tu byśmy zrobili 0,11, no to będzie 11 centów, 12 centów, 13 centów, 14 no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ja to mam w każdym razie. Znaczy, to Ci podam ogólnie na tym przykładzie tego, tak? ale to, co w tej chwili mówiłem, to wszędzie dotyczy wszystkich tutaj cyferek, tak? Wszędzie dotyczy to każdej tutaj opcji, w której jakieś tam wartości musisz wpisać. Mi się ta opcja sprawdza, jeśli chodzi o niższą cenę od ceny rynkowej, polecam tą opcję. Jeśli chodzi o ustawianie jakieś procentowe, nie wydaje mi się to dobrym pomysłem. Jeśli chcesz cenę wyższą, to możesz ją sobie też ustawić, tylko wtedy pamiętaj, że jeśli tutaj chcesz mieć cenę wyższą, to tu wpisujesz true, tu wpisujesz jakąś tam wartość, że nie wiem ileś ma być wyższa cena od ceny rynkowej, ale tu musi być pisane wtedy false. Ale analogicznie, jeśli chcesz cenę niższą, to tu masz pisane true, ale tu musi być false, tak? bo to się będzie gryzło, to nie zaskoczy. U mnie te ceny prawdopodobnie się nie zmieniły, jak tu wpisałem true, tak? jakąś wartość. Dlatego, że tutaj mam też zaokrąglenie. Gdybym tego nie miał, widzicie, że tu mam w dół. Jeśli zrobiłbym pewnie w górę, tu bym, yy, czy w ogóle to bym miał wyłączone, tak? to to by mi podniosło ceny. Ale skoro mam to włączone i jest jasno napisane, że ma zaokrąglać w dół o grosza, o, o centa, dodatkowo mam wpisane jeszcze tutaj tru, że ma yy, minus jeden cent. Dlatego, co zależnie bym nie wpisał tu mi, ceny nie podniesie. Ale myślę, że to Ci chyba, drogi widzów wszystko wyjaśniłem. Także tu mamy plik jeszcze raz: Supermarket Simulator, MM Loader i User Data. I tutaj sobie masz ten plik Price Updater. No to chyba tyle. Jak macie jeszcze jakieś moi drodzy pytania i będę umiał na nie odpowiedzieć, to z miłą chęcią zrobię. Oczywiście seria poradników do. Supermarket simulatora też będzie, ale to już bardziej jak zacząć grać, jak grać, czego nie robić, co robić takie tam rzeczy. No i będzie mi drogi widzu bardzo miło. Jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, bo to jest bardzo dla mnie ważne, żeby rozwijać kanał. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to teraz, aby nie przegapić najnowszych odcinków. Także do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć!